Dzień dobry, słuchajcie, mamy kolejny tydzień, pogoda jaka jest, taka jest, ale nie mówię nie, bo są fajne niskie chmury deszczowe, takie, taki front burzowo-deszczowy idzie, zatem dzisiaj parę kadrów z pobliskiego Myślęcinka, w których dodamy trochę dramaturgii, nie? Czy mam nadzieję, że te ciemne chmury dadzą fajną dramaturgię, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jest mocny wiatr, nie wiem czy polatamy, ale chciałbym wam po prostu pokazać, że nawet w taką pogodę można wyjść i można znaleźć parę fajnych, ciekawych kadrów. Dobrze, moi mili. Aha, ostatni film trochę z głosem namieszałem, nie? Ale wiecie co, jak kupiłem drona, to musiałem kupić też nowszy komputer, nie? Taki, który już mi obsłuży kombajn, jakim jest DaVinci Resolve. Kombajn do obsługi wideo i no nie ukrywam, nie? Dopiero się go uczę. Ja się uczę całe życie, jak widzicie, i różnych rzeczy się uczę całe życie. Pan, chodź do mnie. Uczymy się całe życie. Dlatego wybaczcie, ale mam nadzieję, że jakość już się poprawi. I tak samo dźwięku. Niestety do weekendu nie dotarł mój mikrofon. Nie idzie z AliExpress. Kupiłem go w Polsce, jest to dobry mikrofon, polecany. Też troszkę kosztował, na razie mój budżet nie wystarczył na jakieś DJI albo Rode albo coś takiego. Ale jakoś się poprawi, nie? Dobra, krótko ględzenia. Zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Spotkania z krajobrazem. Miłego oglądania. Dobra, moi mili, słuchajcie, teraz widzicie, mam już kadr zaplanowany. O, tutaj jest, widzicie? Dobra, teraz widzicie. Słuchajcie, nic prostszego jak po prostu takie ujęcie, najzwyczajniej w świecie, odbicie wody i refleksy. Stoimy sobie przy brzegu i mamy przepiękne chmurki, słuchajcie, które nadchodzą teraz. Zatem, moi drodzy, zrobimy sobie zdjęcie. Jak zwykle, kurczę, to... Dobrze, ustawiamy ostrość tutaj. Zobaczcie, przepięknie chmurki nam wyświeciły. Teraz zmniejszymy sobie troszkę czas naświetlenia do minus 3. I też ustawimy sobie ostrość w ten sam punkt. No, jak dla mnie, piękne chmurki wyświeciły. Coś pięknego. Słuchajcie, jak widzicie, ISO 160 F9, 1,40 sekundy. Nie będziemy się dzisiaj bawić dłuższe czasy naświetlania. Chociaż może. Zobaczmy, jak to wygląda. To zdjęcie. Może gdyby, słuchajcie, odbić na tej wodzie te refleksy, wydłużyć czas naświetlania. Zobaczymy. No nie wiem, moi drodzy, nie wiem, nie mam pojęcia. Zapraszam was na to zdjęcie teraz.
Dobrze, moi mili, słuchajcie. Ja już się spakowałem dzisiaj, chyba nie ma sensu robić więcej zdjęć, naprawdę. Tam idzie front, jak widzicie za mną, bardzo ciężkie, ciemne chmury, także musimy jeszcze z Bojankiem wrócić do domu. Mam nadzieję, że to jedno zdjęcie, dwa w sumie chyba, bo zrobiłem jeszcze z drona, ale zaczęło wiać niemiłosiernie, więc musiałem lądować. Mam się nadzieję, że wam się podobają. Jak tak, to zostawcie łapkę do góry, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, i do zobaczenia w kolejnym filmie, nie? Mam nadzieję, że pogoda się polepszy, bo już wiosna idzie, wiosna! Na pewno jedziemy nad morze. Dobrze, jak widzicie, nawet taką pogodę, chociaż łapy zmarznięte i tak dalej, ale chociaż jedno zdjęcie zrobić, wyjść, zrobić jedno zdjęcie. Do tego was namawiam, także do zobaczenia na kolejnym filmie, nie? Na kolejnym spotkaniu z krajobrazem. Do zobaczenia. Bez odbioru. Hej.